Alfa Romeo 159 nie odpala i zapalają się takie komunikaty. Przekreślony dystrybutor i tak jak widać Interior Switch Intervented i przekreślony dystrybutor. Wyciągamy kluczyk, odsuwamy fotel do tyłu kierowcy i tutaj mamy taki antywybuch, to się nazywa, różnie to ludzie nazywają. To jest po uderzeniu w to. Możemy w to kopnąć przypadkowo nogą nieraz czy coś, bo to po prostu działa na uderzenie, że na przykład tu nam coś upadnie i potrafi to rozłączyć i on odcina paliwo. I wciskamy go. O, nie wiem czy było słychać na filmie, on tak kliknie. I teraz jak walnę mocniej to... O, teraz akurat to nie zadziałało. Ale on musi tak kliknąć, czuć wyraźnie pod ręką, że kliknie. Teraz chodzi tak luźno. I teraz wkładamy kluczyk. Oj, jeszcze raz. Już komunikatu nie ma. Samochód odpala.